Dobrze, a teraz opowiadaj wszystko od początku. Jak to się stało, że ty i Tomasz jesteście razem? To jest wszystko dosyć skomplikowane. Ja naprawdę nie chciałam, żeby to się tak wszystko potoczyło, ale nie mogę kontrolować moich uczuć. Kiedy poszłam do niego na te korepetycje, wiesz które, gdzie miałam zrobić z nim zdjęcie i dodać na Instagrama, żeby jego dziewczyna była zazdrosna. Nawet nastawiłam telefon, żeby nagrać w ogóle jakąś część tego spotkania. Ale nie mogłam, po prostu nie potrafiłam tego zrobić. To nagranie już usunęłam dawno temu. Bardzo przyjemnie mi się z nim rozmawiało i... No, po prostu tak to się stało, nie mam pojęcia, naprawdę. Ja do ciebie pretensji nie mam o to, że jesteś z Tomasem, tylko o to, że mi nie powiedziałaś, bo myślałam, że się przyjaźnimy. Oczywiście, że przyjaźnimy, po prostu myślałam, że powiesz Efi, a najbardziej boję się jej reakcji. Wiesz, jak ona jest, może zrobić wszystko, żeby zepsuć mój związek z Tomasem i do tego jeszcze będzie nastawiała każdego przeciwko mnie. Właśnie to mi się w Efi nie podoba. Szczerze mówiąc, jakoś nigdy za nią nie przypadałam, ale ty zaczęłaś z nią rozmawiać, więc jakoś tak to poszło. Ona naprawdę potrafi być wredna i nie wiem, czy to jest na pewno nasza przyjaciółka. Teraz trzeba wymyśleć, jak jej to wszystko powiesz. Zadzwoniłam jeszcze do Chrisa, żeby też przyszedł. Może on na coś wpadnie. Zadajesz się z Chrisem? Czasami piszemy i spotkałam się z nim raz poza szkołą. No i czasami sobie w szkole rozmawiamy, więc tak to wygląda. O, wow! Jesteś pierwszą dziewczyną, z którą Chris rozmawia, oprócz Jess. W pierwszy dzień szkoły mówiłam ci przecież, że on każdą dziewczynę odtrąca. Więc chyba jesteś pierwszą. No oprócz Jess, ale z Jess to oni się tylko przyjaźnią. Ze mną też się tylko przyjaźni. Nawet nie nazwałabym tego przyjaźnią. Kiedyś strasznie mnie nachodził. Ciągle mnie łapał gdzieś, jak byłam sama na korytarzu i mówił mi jakieś rzeczy, że... nieważne. Jakie rzeczy? No to, że nie powinnam być z Tomasem, że nie powinnam was okłamywać i takie tam. Skąd on to wiedział, że wy coś z Tomasem... Co? Spostrzegawczy jest. Tyle. Ty też już coś podejrzewałaś. Hejka! Hej, dziewczyny. Cześć. O, nie wiedziałam, że przyjdziesz z Nicole. Mam nadzieję, że to nie problem. Jak coś, to mogę pójść. Nie no, co ty? Wiesz, po prostu w ostatnim czasie pisałem z Nicole i mieliśmy się spotkać i ty napisałaś, więc uznaliśmy, że może do ciebie po prostu przyjdziemy. Jak tutaj różowo. No, może troszeczkę. Mam niedługo robić remont pokoju, bo chciałabym troszeczkę zmienić go. Wiesz, inną podłogę, inne ściany. Meble może zostaną. Mi się twój pokój podoba. Dziękuję. Dobra, to jakieś pomysły? Ktoś coś? Przepraszam, a o co chodzi? Znasz Efi, prawda? Tak, dużo osób... U mnie w klasie o niej mówi. I też chodzą jakieś plotki, że okrada swoich przyjaciół? Nie wiem, coś takiego. To jest raczej fałszywa plotka. Mnie nie okradła. Ciebie Melanie chyba też, nie? Nie. Więc to jest fałszywa plotka. Albo wy nie jesteście jej przyjaciółkami. Ha, nieśmieszne. W sumie to jestem ciekawa, jak ona nas spostrzega. Dobre pytanie. Dobra, ale kontynuując. To Efi jest w związku z jej byłym chłopakiem, Tomasem. Jego też kojarzę. Tak, Efi chodziła z nim chyba przez półtora roku, albo coś koło tego. I on ją zdradził z Michelle. Tak, to wiem. No ale zerwali i teraz... Melanie jest z Tomasem. To się chyba nieźle wpakowałaś. Jak zareagowała Efi?
No właśnie, problem jest w tym, że Effie nie wie. Też jeszcze ten związek jest dosyć świeży, no jesteśmy ze sobą 3 dni, więc to nie jest jakoś długo. Ja bym tego jeszcze nawet związkiem nie nazwała. No wiem, że 3 dni to nic, ale kręciliśmy ze sobą bardzo długo. No i spędzaliśmy dosyć sporo czasu razem. No wiem, bo odwoływałaś ciągle spotkania. Bianka, no nie złość się. Dobra, cicho. Mamy rozmawiać o tym, jak powiedzieć Effie, tak? A nie o waszych jakichś tam kłótniach między wami. Możesz być troszeczkę milszy? Przecież jestem miły. Dobra, przestańcie. Myślę, że chyba najlepszym pomysłem będzie nie mówienie Effie nic na razie. Nie zgadzam się z tym. Moim zdaniem najlepiej byłoby jej powiedzieć teraz, zanim później będzie za późno. Co innego, jak jej powiesz, że jesteście 3 dni razem, a co innego, jak jej powiecie, że jesteście już 3 miesiące razem. Taki przykład. Ja wam powiem, że najlepiej, gdybyście się w ogóle nie zadawały z Effie już. W sensie, nie znam jej, ale nie wydaje się być miłą osobą. Więc ja bym na waszym miejscu to zrobiła. Jak mam być szczera, to myślałam trochę o tym. Melanie, no popatrz. Czy Effie kiedykolwiek coś dla ciebie zrobiła? Czy w ogóle kiedykolwiek dla nas coś zrobiła? Ostatnio nawet skrytykowała twoją kokardkę. I ogólnie jest niemiła. Nawet się już z tobą nie żegna. Coś z tym po prostu jest nie tak. Może coś się stało, a nam po prostu nie chce powiedzieć. Nie wiemy tak naprawdę o Effie nic. Byłyśmy już u mnie w domu, byłyśmy u ciebie w domu, byłyśmy u Elizabeth w domu, a u Effie dalej nie byłyśmy. W sumie to jej w ogóle prawie nie znamy. W sumie to byłoby dobrze, gdybyście się od niej odcięły. Ale pamiętajcie o jednym. Jak to będzie dla Effie wyglądało? Jej przyjaciółka albo koleżanka, nie wiem jak ona na was patrzy. Ale tak, Melanie odcina się od niej i zaczyna chodzić z jej chłopakiem byłym. Dla Effie to byłaby po prostu wojna. Ona by ci nie odpuściła. Nie wiem, pogubiłam się już. Dobrze, to może na razie jeszcze poczekaj z tą cudowną informacją i... No nie wiem. I po prostu później jej to jakoś powiesz. Jak wpadnie w furię, no to po prostu będziemy się z nią coraz mniej spotykać. Myślisz, że Effie chciałaby, no wiesz, zadawać się z wami po tym? Się z Bianką to by może jeszcze chciała, ale z tobą Melanie to na pewno nie. Cieszyłam się, że zmienię szkołę, że poznam tutaj dużo przyjaciół i tak dalej. A teraz to się boję w ogóle powiedzieć, że mam chłopaka. No nie przesadzaj, wszystko będzie dobrze. Masz mnie, Chrisa i Nicole. Dokładnie. No i masz jeszcze Tomasa. I jak mam być szczery, to Elizabeth też by była z tobą. Tylko że Effie ją pomiata, najzwyczajniej. A nie mam pojęcia, dlaczego ona się tak daje. Też nie mam pojęcia. No to dobrze, no na razie poczekam z tym, że jestem z Tomasem i nie będę Effie nic mówić. I może po prostu spróbuję się od niej powoli odcinać. Chyba tak będzie najlepiej. Melanie, przecież przed chwilą ci powiedziałem. Ona zaczęłaby wojnę. Najlepiej by było, jakbyś powiedziała jej to jakoś niedługo. A nie odcinała się od niej. Ona ci nie da spokoju. No bez przesady, aż tak źle chyba nie może. Pamiętasz korepetycję? Tak, pamiętam. Myślisz, że mogłaby zrobić tak jeszcze raz? No ale przecież Tomas by ci chyba nie zostawił. Ej, o co chodzi? O jakie wam korepetycje chodzi? Nieważne. Mam do was pytanie. Jakie? Bo od paru dni dostaję różne karteczki do szafki. Poczekajcie. Tutaj je mam. Wiecie może, kto je napisał? Nie wiem, rozpoznajecie pismo albo cokolwiek? Daj zobaczyć. Dzisiaj dostałam jeszcze jedną, ale zostawiłam ją w szkole. A to nie wrzuca ci przypadkiem Tomas? Może ja pismo rozpoznam? Pytałam Tomasa i powiedział, że to nie on.
Nie poznaję pisma kompletnie. No, ja też nie wiem, kto to napisał. No trudno, może kiedyś się dowiem, kto to jest. I czy to ma jakieś głębsze znaczenie? Czy po prostu ktoś sobie żartuje? Nie wydaje mi się, żeby to były żarty. Skąd wiesz, Chris? Nie wiem, tak zgaduję. Okej. Okej, więc stoimy na tym, że na razie nic nie mówisz i po prostu za jakiś czas powiesz to Effie. I zobaczymy, jak wyjdzie. Tak? Dobrze mówię? Na to wygląda. Szczerze to nie wiem, czy chcę się z nią zadawać. Naprawdę. Coraz bardziej mnie irytuje jej zachowanie. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy.